Dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu. Darek już poszedł, bo nie mógł wytrzymać, poszedł na śniadanie. My się jeszcze z Lalą szykujemy. Także dzisiaj golfik na sobie, leginsy i ruszamy. Jest dzisiaj naprawdę chłodny dzień, chyba najzimniejszy do tej pory, bo 8 stopni zapowiadają. Jest bardzo zimny wiatr. Pójdziemy na spacer, ale później, jak widzicie, włosy umyte, świeżo, byłam pod prysznicem. Także co kochani, wyspani, wypoczęci, tutaj śpimy, powietrze jest świetne i nikt nie chce wstawać na czas, ale na szczęście są tu późne śniadania. A dziś na śniadanie mamy tosty francuskie, więc na pewno to zjem na pewno. Pyszne. Idziemy zanieść tacie placuszki. Zobaczymy, co powie. Dzień dobry, room service. Proszę. Skąd placki? A nie powiemy. Piękne. Proszę, damo. Napisz się tatuś, zaczeka kochana. Polamy jabłka? A tata imprezkę co tu robi? No to tutaj reklamy. Musimy od kupę roboty. Nie przesadzaj, tata. A my już budowałyśmy super statek na sali zabaw. I słuchajcie, idziemy właśnie na spacerek sobie. Tam jezioro. Tu farma dyń. Będziemy zaraz zobaczyć wszystko, nie? Co to za farma w takim razie? Tutaj sobie zdjęcia można robić. Wiem, że dzisiaj też będzie ognisko. A, tak zrobili farmę dyń. Zobacz. I z tyłu jezioro. Ale nie no, pięknie to wygląda tutaj. Podejrzewam, że latem też może to być naprawdę ładnie. Patrz, jaki widok. I oczywiście idziemy po auto i udajemy się do Lidla, bo zapomniałam coś kupić. Także podjedziesz ze mną, rybko, co? Podjedziemy na chwilkę do Lidla, ale wiecie co, jest naprawdę pierwszy zimny dzień, naprawdę zimny. Jest naprawdę nieprzyjemnie. To dla mnie drzewko! Jest drzewko, na które możesz się wspinać, tak jest. Wszystko tak jak na rysunku, zobaczcie, jest zjeżdżalnia, oczywiście teraz nie działa. Zejdźmy z ulicy. Oczywiście. Tam z tyłu jest jezioro, tutaj boisko do siatkówki. No wszystko jak na zdjęciu. No tylko nie ta pora roku, co kochana? A chcesz pieska pokazać? Heja, piesku! Sobie tu spacerowałem na terenie hotelu i kawałek tu na plaży, ponagrywałem dla pastrona, a moje dziewczyny były w sklepie. W sklepie sobie łaziły po jakimś chlebku czy coś tam musiały kupić. To blisko było 10 minut drogi. A tak ogólnie to odpoczywamy dzisiaj. Rano trochę pracowałem, planowałem różne kampanie. Kampanie Calmi z sieci. Chciałem wszystko tam ustawić, żeby hulało, żeby dotrzeć też produktami do innych osób, które nas nie znają, które nas nie oglądają. No i powoli planujemy event. Event, który odbędzie się na pewno w listopadzie, w świątecznym klimacie. A gdzie dziewczyny zaparkowały? A tam. Cisza, spokój. A, tu jest to suche drzewo. I nasz kolega właśnie mówi, że musi przestawić auto spod tego drzewa, żeby mu nie spadła gałąź. No. Miał wiać wczoraj w nocy. Cześć!
Co kupiłaś fajnego? Ty zawinięta jesteś cała. Jesteś ninja. Jesteś ninja? Co ty masz za fajne Lego? Będziemy budować zaraz, co? Lego Friends. Piękne. Fajowe. I to jest specjalny Wiener Schnitzel z sałatką ziemniaczaną. Sałatka ziemia, a Wiener Schnitzel jest u nas. A tu mamy kotela. Moi drodzy, wpadłem złożyć vloga, który zapewne już jest na kanale. I tak fajnie mamy w pokoju. Ładnie to wygląda. Podoba mi się bardzo. Takie wykończenie. Fajnie wymyślili z tą dziuplą. Fajna atrakcja dla dzieciaków. W sumie każda para w hotelu ma tutaj dzieci, więc taka atrakcja dla nich jest fajna. My mamy akurat pokój, rodzinne apartamenty, więc jest troszkę większy. Ale ja lubię, jak jest przestrzeń w hotelu. Co innego, ja wiecie, jak przyjeżdżamy na jeden dzień, to mogę spać w malutkim pokoiku, a co innego, jak muszę spędzić więcej czasu. No i chcemy tutaj też ponagrywać, która chce się pobawić, więc spędza tam w tej dziupli mnóstwo czasu. No i mamy ten stolik, o który poprosiliśmy na recepcji. A tak pięknie za oknem i lecimy zaraz, bo będzie ognisko. Zobacz, Lala sama zbudowała wszystko. Pokaż Tacie, jak się to otwiera wszystko i co tu się dzieje. To się tak otwiera, to jest podwójne łóżko. No. To fotele mogą się ruszać. Kręcą się. Komputer tam, tak? Tak, jest gdzieś taki komputer. Ale jeszcze szafka się wysuwa, nie? Tak, tego szafka. A gdzie szafka? Ta chyba się jakoś tak wysuwała, ale dobra. Tak, ona jeżeli tak możemy ją wyjąć jak coś. Co jeszcze było? Tu się otwiera z napojami na dole. Można by zrobić sobie biurko za daleko, skoro się nie wysuwa, czy nie? Jest wszystko okej. Lala sama to nie musi się wysuwać. A to tak chcę zobaczyć, jak to się wysuwa. A, i musisz zobaczyć hit. Musisz zobaczyć hit. O, tak się podnosi do góry? Tak. Aha. A nie, bo ta szafka się do tyłu chowa. Mhm. Sama to przykleiłam. Zobacz, prawdziwy laptop. Czaisz to? Zobacz, jak zrobili z napisem Lego. Słodko. Słodkie są, nie? Mhm. I to jest ulubiona postać Lali. I taty ulubione. I taty ulubione co? Słuchawki? A nie. Pad do grania. Pad jeszcze taka żabka. I taka żabka, i mikrofon jest, i głośnik jest. Jeszcze jest lampka. I czacha. To nie lampka, to kamerka jest internetowa. Tak, kamerka. Albo światło. Jeszcze jest głośniczek. Ciu, ładna muza. A tu jest jej telefon, ten różowy. To dobra. Dla pieska, a to dla pieska, zrobione, który właśnie uciekł z domu. I właśnie się bawimy, że uciekł z domu. I potem on musiał go znaleźć. Miał też szczęście zapasowe jedzenie w skrytce. Okej, okay, fajnie. Po jedzeniu tak. Zabawa trwa. Zabawa trwa, słuchajcie, zestaw Lego z nową. Kochany tatuś. Żakiem i
kochany pieskiem, tatuś. Teraz specjalnie mówisz, bo przed chwilą gadaliśmy o vlogach. A potem gadaliśmy o kochanym tatusiu. To oczywiście, tatuś jest najukochańszy, bo dzisiaj idzie córeczku oglądać film do sali kinowej, a ja będę w tym czasie planować film na jutro. Z tatusiem kochanym. Oczywiście, że z tatusiem kochanym. Słuchajcie, tak fajnie się bawiliśmy na tej Transylwania trójce. My, słuchajcie, dzisiaj 22, więc szybciej się kładziemy do łóżka, lecimy spać, żeby się wyspać, bez szaleństw dzisiaj, bez imprezy. Znajomi też chyba poszli spać, co? Tak, tutaj ze ścianą są. Padają. Pozdrawiamy. I jutro czeka nas długa podróż z powrotem do domu. Fajnie było, dzisiaj fajnie się wybawiliśmy, naprawdę. Fajnie było, ale się skończyło. Koniec. Do spania już, do spania. Pa, pa.